Dzień dobry, witam i zapraszam. Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy i szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Był szampan czy wspólne wino wczoraj z Donaldem Tuskiem po zakończeniu marszu? Była dobra rozmowa przy lampce wina i pobudka o 5 rano, bo dzisiaj o 5.30 Donald Tusk podziękował służbom, czyli które... było świętowanie po marszu. Była bardzo pozytywna atmosfera, ale wiemy, jak dużo pracy przed nami. Na świętowanie przyjdzie czas po wygranych wyborach, a dzisiaj jest ciężka praca, ale docenienie również tych, którzy brali udział w przygotowaniu, a potem w posprzątaniu Warszawy. I dzisiaj Donald Tusk o 5.30 był podziękować służbom właśnie za to zaangażowanie. I wtedy też mówił rano dzisiaj po marszu, po tym marszu nic już nie będzie takie samo. Czyli jakie teraz będzie? Ten marsz dał bardzo dużo pozytywnej energii i wiary w zwycięstwo. Ludzie mówili tylko o jednym, że jesień będzie nasza, że wygramy te wybory, że jest nas po prostu więcej, a ruszamy do dalszej pracy. Dalsze wyjazdy Donalda Tuska, klubu Koalicji Obywatelskiej, otwarte spotkania, cały wakacyjny okres będzie poświęcony właśnie takim spotkaniom otwartym. Tylko jaki ma być, panie przewodniczący, skutek? Bo ten marsz absolutnie był frekwencyjnym sukcesem. Czy to było 250, 400 czy pół miliona, jak mówią służby miejskie. Na pewno było dużo ludzi, tych ludzi było widać, ale ten marsz odbył się na początku czerwca. Wybory są w październiku. Na paliwie z tego marszu do października nie dojedziecie. Jak zamierzacie to wykorzystać, tę energię? Przede wszystkim do dalszych dobrych rozmów z Polakami. Po drugie, to jest potrzebny impuls dla tych niezdecydowanych, dla tych, którzy może nie chcieli iść do wyborów, zobaczyli tę siłę. No i cóż, i pracujemy w tym rytmie, który też spowodował taki sukces frekwencyjny, no bo te spotkania otwarte, to bycie z Polakami, te rozmowy w każdym województwie, one też skutkowały właśnie takim pobudzeniem, tym obudzeniem tej opozycyjnej strony. To też miał być sygnał, że na opozycji lider jest tylko jeden? Ja mówię tak, droga jest jedna prosta, trzeba iść na zwarcie z tą władzą, pokazać lepszy program, który mamy, ale przede wszystkim pokazać ludzi odpowiedzialnych, prawdziwych liderów i chyba nikt nie ma wątpliwości, że Kaczyński boi się tylko jednej osoby w Polsce, Donalda Tuska. Po to ta pseudokomisja, po to te ataki, właśnie żeby Jarosław Kaczyński mógł walczyć ze swoim odwiecznym wrogiem. Donald Tusk się go nie boi, Donald Tusk wie, jak wygrywać z Kaczyńskim i jesienią wspólnie z Kaczyńskim wygramy. A o innych liderach opozycji, dlaczego ich trochę zabrakło na tym marszu, rozmawiamy dalej. Zapraszam do radia internetowego RMF24, zapraszam na naszą stronę internetową i do wszystkich kanałów społecznościowych. Tam dalej rozmowa z Borysem Budką. Zapraszam. Panie przewodniczący, Donald Tusk mówił wczoraj z trybuny: obudziliśmy olbrzyma. Chodzi o ten tłum czy o samego Tuska? Oczywiście chodzi o to, co Polacy mają w sercach. Nie bez przyczyny mieliśmy takie hasło marszu. Polska w naszych sercach to był ten pozytywny symbol. Obudziliśmy energię, obudziliśmy również tych, którzy być może nie wierzyli, że jest sukces możliwy, a Donald Tusk 2 lata temu, kiedy rozmawialiśmy o tym powrocie, mówił, że jeśli jest potrzebny i jeśli trzeba ten poprowadzić nas do tego ostatniego zwycięskiego boju, to jest do dyspozycji i dzisiaj myślę, że każdy, kto był kiedyś sceptyczny, widzi, jak bardzo ten powrót był potrzebny, nie tylko nam, Koalicji Obywatelskiej, Platformie, ale przede wszystkim całej opozycji. Ale chciał się także Tusk zbudować tym marszem i pokazać, że po stronie opozycyjnej jest tylko jeden człowiek, który może wygrać z Kaczyńskim? Przede wszystkim wezwał, zaprosił do tego marszu w konkretnym momencie, kiedy PiS przekroczył kolejną granicę, ewidentnie prowadząc nas w stronę tych takich najgorszych wzorców, czy Erdogana, czy Orbana, Putina, czy Łukaszenki, uchwalając bolszewicką komisję, bo wtedy było to wezwanie. I to był taki
impuls, sygnał, zaproszenie dla wszystkich. Na to zaproszenie odpowiedzieli Polacy. Nawet jeśli ktoś się nie zgadza, może nie lubić tego czy innego lidera, to potrzebował takiego impulsu i wczoraj to pokazaliśmy. I wczoraj utkwił mi na tym marszu taki jeden transparent, bo ja relacjonowałem ten marsz z poziomu ulicy i rzucił mi się w oczy taki napis: nie popieram Tuska, ale bardziej nienawidzę Kaczora. To miał być też taki sygnał dla innych liderów opozycji właśnie. Zobaczcie, przyszli ludzie z lewicy, od Hołowni, od Kosiniaka, ale przyszli tu dla mnie, dla Tuska. Przyszli dla Polski. Wszyscy mieliśmy Polskę i mamy Polskę w sercach i ten symbol bardzo jednoczył. I to nie jest górnolotnie powiedziane, bo można lubić, nie lubić tego polityka. Można ale gwiazda marszu miała być tylko jedna. Wczoraj gwiazd były setki tysięcy. Każdy i każda, którzy przyszli na marsz, byli gwiazdą tego marszu. Natomiast tak to jest, że potrzeba impulsu, potrzeba lidera, potrzeba kogoś, kto to zepnie. I Donald Tusk to właśnie zrobił, ale jednocześnie wiemy, że znaczna część osób na tym marszu przyszła, bo ma jakiś cel, bo twierdzi, że trzeba walczyć z drożyzną. Może nie lubić Tuska, Budki, Kosiniaka, Hołowni, Czarzastego, ale przyszli i to jest bardzo ważne. I Donald Tusk wyraźnie mówił, to był marsz Polaków, to był marsz ludzi dobrej woli, to była ta jasna strona mocy, w przeciwieństwie do tego mroku na Nowogrodzkiej, który tam myślę jest jeszcze większy i tam smutni panowie dzisiaj siedzą, jeśli Jarosław Kaczyński już się obudził i znowu nie wiedzą, co się stało, oderwani od rzeczywistości, może mu pokazują tylko paski reżimowej telewizji Kaczyńskiemu. Może myśli mu pan, mówią, że mówią, że było 100-150 tysięcy? Oczywiście, no przecież oni mu serwują inną rzeczywistość, a Kaczyński uwielbia taką sytuację, kiedy on myśli, że żyje w innym świecie. Najgorszą rzeczą, którą zrobili, to próba obrażenia uczestników tego marszu. Hasło Marsz Nienawiści, czy też kompromitujący, bulwersujący spot, który wypuścił PiS, nie jakieś anonimowe konto, gdzie uczestników marszu przedstawiano na obrazkach z Muzeum Auschwitz, to była rzecz, której nikt wcześniej w Polsce granicę nie przekroczył. Ale Kaczyński dlaczego to robi? Panicznie bojąc się Tuska, sięga po najgorsze narzędzia, tym samym pokazując swoją słabość. Ale wróćmy jeszcze do tego marszu i do tych ludzi. Nawoływaliście, by w marszu wzięli udział wszyscy, także wszyscy liderzy opozycji. No a jak już przyszli Hołownia i Kosiniak-Kamysz, choć pierwotnie mieli być gdzieś indziej, to nie pozwoliliście im zabrać głosu. Dlaczego? Wszyscy byli zaproszeni, wszyscy mieli być w tym samym miejscu. Robert Biedroń z Włodzimierzem Czarzastym zdążyli. A nasi koledzy chyba nie przebili się przez ten tłum. Zgubili się w tłumie? Ja nie wiem, ważne, że byli na marszu. Ja naprawdę nie mogę odpowiadać za to, czy ktoś przyszedł, nie przyszedł. Ważne, że obaj panowie byli, że chcieli być w tym momencie, że przyszła ta refleksja. Ja bardzo ich za to szanuję i jeszcze raz dziękuję za to, że byli wczoraj na tym marszu. Ale to postawmy kropkę nad i. Było dla nich miejsce, tylko co, nie wsiedli do tego autobusu, bo tam jechał autobus, z którego były przemówienia, czy nie było dla nich miejsca na trybunie? Wszyscy liderzy ugrupowań opozycyjnych dostali zaproszenie do tego, by zabrać głos określonym miejscu. Również nasi koledzy z Polski 2050 i z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jeszcze jedna rzecz dotycząca marszu, bo wczoraj też słyszałem od ludzi maszerujących. Zobaczcie, my się możemy zjednoczyć, choć niektórzy przyszli z postulatami aborcyjnymi, inni w sprawie drożyzny, jeszcze inni w sprawie arogancji władzy i mówili, my mogliśmy stanąć obok siebie, niech się opozycja zjednoczy. Czy to miał być też sygnał dla pozostałych liderów opozycji, zwłaszcza Hołowni, Kosiniaka-Kamysza? Jeszcze musimy porozmawiać o jednej liście? Pokazaliśmy, że jest wspólna lista obywateli. I dzisiaj to po stronie naszych kolegów należy szukać odpowiedzi na to pytanie. Ale chcecie pokazywać obrazki Hołowni, Kosiniakowi, Kamyszowi z tego marszu? Zobaczcie, ludzie chcą, żebyśmy byli razem? Myślę, że te obrazki są oczywiste, że mają obaj moi koledzy dostęp do tych obrazków, bo to wszyscy pokazują. Natomiast ten temat zamknęli kilka tygodni temu. Nie ma już powrotu do jednej listy? Czy coś musiałby się stać po stronie... Pytanie jest do naszych kolegów. My zawsze jesteśmy otwarci, ale dzisiaj koalicja
Koalicja Obywatelska i Donald Tusk osobiście złożyliśmy obietnicę zwycięstwa z PiS-em i realizujemy tę obietnicę. Musimy być w tym wyścigu wyborczym pierwsi, żeby zgarnąć premię za to pierwsze miejsce w systemie Donta. Jeżeli do nas dołączą nasi przyjaciele z opozycji, jesteśmy na to otwarci, ale pewne rzeczy trzeba było zakończyć. Postanowili tak, mogę się nie zgadzać, ale szanuję tę decyzję. Ale telefon Tuska jeszcze do Hołowni Kosiniaka-Kamysza może być, zobaczcie. Jest Donald Tusk numeru telefonu nie zmienił. Myślę, że jeszcze będzie okazja do wielu rozmów, ale wczoraj pokazaliśmy, że wszystkie drogi prowadziły na plac zamkowy. Obojętnie, którą z tych dróg nie wybrać, to myślę, że jest jeden najważniejszy sygnał dla Kaczyńskiego. Idziemy po to, by wygrać z wami, idziemy po to, żeby rozliczyć was, idziemy po to, żeby wreszcie pojednać polskie rodziny. Panie przewodniczący, bo przypomnę, Borys Budka jest naszym gościem. Jeszcze chwilę o tym, co wczoraj z trybuny na Placu Zamkowym mówił Donald Tusk. Złożył takie ślubowanie Tuska, zresztą sam specjalnie to tak nazwał, żeby to było podniosłe wydarzenie. Ślubowanie Tuska i tam jest pierwszy punkt, zwycięstwo, okej. Drugi punkt, rozliczenie PiS. To jak zamierzacie rozliczyć PiS? No przede wszystkim ci, którzy łamali prawo, którzy kradli, którzy w pandemii, nie oglądając się na nic, doprowadzili do wielkiego marnotrawienia pieniędzy. Mówię lewe respiratory, mówię lewe maseczki, mówię o tym, co działo Czyli się z funduszami. Czyli zapowiada pan doniesienia do prokuratury i procesy karne, rozumiem, tym Oczywiście, ludziom. Oczywiście. Jakieś niezależna... takie polityczne rozliczenie, no. Specjalna komisja do spraw rozliczenia rządów PiS. Polityczne rozliczenie nastąpi przez wyborców w październiku. To jest polityczne rozliczenie. Jeśli ktoś łamał prawo, powinien zasiąść na ławie oskarżonych. Niezależna prokuratura to zrobi. Jeśli ktoś złamał konstytucję, od tego jest Trybunał Stanu. Trybunał jest trudniejszy ze względów konstytucyjnych, ale nie niemożliwy dla zwykłych ministrów. Trudniejszy dla prezydenta. Tam potrzeba 2/3, jak pan wie, zgromadzenia narodowego. Natomiast w przypadku zwykłych ministrów, no przecież mamy gotowe kwity dzięki i działaniom naszym kontrolnym, ale bardzo też ukłon w stronę niezależnych mediów, bo bardzo często media to pokazują, to są gotowe akty oskarżenia, chociażby Fundusz Sprawiedliwości i Ziobro, chociażby Willa Plus i Czarnek, chociażby Sasin, wybory kopertowe, Morawiecki, wybory kopertowe, Cieszyński i Ministerstwo Zdrowia, respiratory i maseczki. Naprawdę tego jest bardzo... Sasin, ale to wszystko są ministrowie, których trzeba postawić przed Trybunałem Stanu. Trybunał Stanu jest załamanie konstytucji, ale prokurator i akt oskarżenia jest za złodziejstwo albo za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Macie już listę, od kogo zaczniecie? Oczywiście. Jeśli, tak? Jest gotowa lista osób do postawienia. Fundusz Sprawiedliwości to jest Ziobro. Sasin to są wybory kopertowe. Tam jest podpis Morawieckiego. Cieszyński i Szumowski to są respiratory, maseczki. To jest kwestia wydatkowania środków z tego słynnego programu Czarnka Willa Plus. To jest oczywiście To są wszystko, Czarnek. Rozumiem, nazwiska osób, które chcecie postawić przed sądem, a nie przed Trybunałem Stanu. To są ludzie, którymi zajmie się niezależna prokuratura. Najpierw zostanie zmieniona tak, żeby prokuratorzy ocenili zebrany materiał. I mam nadzieję, że podzielą zdanie chociażby niezależnych dziennikarzy, czy też śledczych, którzy już dzisiaj pokazują złamanie prawa, i sąd tymi panami powinien się zająć. Czyli wczoraj Donald Tusk, mówiąc w swoim ślubowaniu, rozliczymy, w szufladzie ma już listę osób, które powinny siedzieć. Które powinny stanąć przed sądem. A to, czy będą siedzieć, to w przeciwieństwie do ludzi pokroju Ziobry, nie mówimy my, tylko będą decydowały niezależne sądy i dzisiaj Ziobrze i spółce powinno bardzo zależeć, żeby sądy pozostały niezależne, bo oni będą zasiadać przed tymi sądami. Pytanie, panie przewodniczący, czy ta zapowiedź rozliczenia będzie równie skuteczna jak 8 lat temu, czy nawet 9, kiedy mieliście stawiać się Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu i pamięta pan, jak to się skończyło. Jak ludzie mają uwierzyć, że tym razem nie zabraknie 5 głosów albo determinacji? Myślę, że ta jasna deklaracja i to ślubowanie Donalda Tuska zamyka tę sprawę. Ja uważam, że
dużo za późno był wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry. Powinny te decyzje zapadać wcześniej i tak, i zdania nie zmienię. W 2007 czy 2008 roku powinno bezpośrednio po tym, co Ziobro, Kaczyński i spółka robili, powinien być wniosek do Trybunału Stanu. Myślę, że wtedy mogło się to inaczej skończyć. A jeśli przejmiecie władzę, czy Platforma będzie podejmowała próbę postawienia Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu? Tak, dlatego że Andrzej Duda wielokrotnie w naszej ocenie złamał konstytucję. Rozpoczął ten proces w momencie, kiedy bezprawnie ułaskawił Wąsika i Kamińskiego. Później, kiedy bezprawnie zaprzysięgał nielegalnie wybranych sędziów dublerów. Później, kiedy do Trybunału wprowadzał nielegalnie Julię Przyłębską pełniącą obowiązki, kiedy był wiceprezes Trybunału. A skończywszy na podpisywaniu takich bubli jak tydzień temu. Ustawę, bolszewicką ustawę Lex Tusk. Czyli będziecie próbowali postawić urzędującego prezydenta przed Trybunałem Stanu? Tak, to musi być symbol powiem, to jest moje zdanie, nawet jeżeli opozycja dzisiejsza, bo tam trzeba 140 podpisów, podpisy rządzący, nie są problemem, ale trzeba nie będą mieć 370 głosów Zgromadzenia Narodowego. Nie będą mieli wystarczającej większości, żeby ten proces zakończyć, to uważam, że symbolicznie ten wniosek do Trybunału Stanu powinien być przedłożony właśnie dlatego, żeby wykazać te wszystkie delikty konstytucyjne, o których mówią nie tylko politycy, ale przede wszystkim eksperci konstytucyjni. Każdy przyszły prezydent musi mieć z tyłu głowy, że łamanie konstytucji nie popłaca. A jest jakiś plan, możliwość próby zdjęcia z urzędu Andrzeja Dudy? O tym niektórzy politycy opozycji mówią, musicie mieć z tyłu głowy, że nawet jeśli wygracie wybory, to nowy opozycyjny rząd, jeśli tak się stanie, będzie miał prawie przez 2 lata prezydenta przeciwnego sobie. Damy sobie radę z prezydentem. Ale to nie jest odpowiedź, czy będziecie próbowali zdjąć w jakiś sposób, czy da się, macie taki pomysł, plan zdjęcia prezydenta z urzędu. Wszystkie narzędzia, którymi będziemy się posługiwać, będą narzędziami konstytucyjnymi. W przeciwieństwie do pana prezydenta i tego obozu, my szanujemy konstytucję i jakiekolwiek próby rozliczenia prezydenta muszą być w ramach polskiej konstytucji. Jeśli już jesteśmy przy prezydencie, poprzecie zmiany proponowane przez prezydenta do ustawy o komisji, która ma szukać rosyjskich wpływów? Nie będzie żadnych zmian. Ten projekt nie będzie procedowany. Jeśli będzie procedowany, podejmiemy decyzję. Chociaż ja uważam, że niech sobie prezydent to z PiS-em załatwia. Podpisał im ustawę, to niech sobie z nimi poprawia. Jestem przekonany, że PiS nie będzie chciał procedować tego projektu, a nawet jeśli wrzucą do porządku obrad, to i tak tego nie uchwalą. Podobnie, panie redaktorze, jak z prezydenckim projektem po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie wolności Polek. Przecież prezydent złożył natychmiast po tym wyroku projekt ustawy. I gdzie ten projekt ustawy jest? Panie przewodniczący. Może przypomnijmy, jak prezydent chciał referendum konstytucyjne robić i kto mu je, przepraszam za kolokwializm, uwalił? Jego senatorowie w Senacie, więc nie jest to poważny polityk, nie jest to poważna propozycja. To jest próba wyjścia z absolutnego absurdu, do którego doprowadził prezydent. Ale jesteśmy w sytuacji takiej, że terminy biegną, bo ustawa podpisana przez prezydenta obowiązuje i został tydzień na zgłaszanie kandydatów do tej komisji. Pana zdaniem będzie scenariusz realizowany wybór komisji w obecnym kształcie, czy czekanie na zmianę ustawy? Pani marszałek Witek przysłała do mnie już pismo w zeszłym tygodniu, w którym prosi o zgłaszanie kandydatów, wyznaczyła termin. PiS nie zatrzymuje się tutaj, ale to też pokazuje hipokryzję Andrzeja Dudy, bo przecież gdyby rzeczywiście nie zgadzał się z tą ustawą, to nie dopuściłby do tego, by weszła ona w życie. Pan prezydent zachował się w sposób totalnie absurdalny. Oczywiście mieścił się w konstytucji, której nie rozumie i czyta ją czasami literalnie, albo łamie, albo nie rozumie. Natomiast tutaj tego samego dnia powiedział, że podpisuje ustawę i kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Następczo. Ale co to oznacza? Ten wniosek to nie jest o zbadanie zgodności, to jest kłamstwo. Wniosek trzeba do Trybunału wykazać, jakie wskazuje się są o stwierdzenie niezgodności z konstytucją. Czyli prezydent przyznaje, podpisał ustawę niekonstytucyjną, a teraz jeszcze stosuje weto do własnego podpisu, nie mając żadnych narzędzi. Bo po podpisaniu ustawy
ustawy, to prezes Kaczyński może kolejny raz zagrać na nosie, żeby nie powiedzieć bardziej wulgarnie, co może zrobić swojemu prezydentowi. Kończąc ten temat, pana zdaniem ta komisja zostanie na najbliższym posiedzeniu powołana przez PiS? No, tak myślę, natomiast wie pan, panie redaktorze, że oni tam mają pożar, nie powiem w czym, więc tam jest każdy wariant jeszcze dopuszczalny. Natomiast ostatnią rzeczą, w którą wierzę, to nagle, żeby Jarosław Kaczyński zaczął szanować Andrzeja Dudę i traktować jak głowę państwa. W ogóle, gdyby prezydent rzeczywiście był traktowany jak partner, to przyszedłby, najpierw by z nimi coś uzgodnił, a potem by to komunikował, a nie mówił, że to jest sprawdzian dla rządzących i opozycji. To, że prezydent oblał sprawdzian kolejny raz z konstytucji, nie uprawnia go do tego, żeby nam jakiekolwiek sprawdziany robił. Borys Budka, ostatnie pytanie. Czy Roman Giertych jest kandydatem Platformy na senatora z okręgu poznańskiego? Nie jest kandydatem. Zgłosił swoją kandydaturę w dosyć taki spektakularny sposób. Tam jest pani senator Rotnicka. Ja, szanując Romana Giertycha, myślę, że przydałby się w Senacie. Jednak blok senacki, czy też pakt senacki, to porozumienie większej liczby ugrupowań. Żadne ugrupowanie nie zgłosiło Romana Giertycha do Senatu na tę chwilę. Jest dużo okręgów wolnych, w których można się zmierzyć z kandydatem PiSu i być może to jest taka droga, gdyby Roman chciał, Roman Giertych... Czyli to samo wola Romana Giertycha? Czy to jest taki trochę falsar, bo później mieliśmy Ryszarda Petru, jeszcze zgłosiły się kolejne osoby, ale polityki nie uprawia się na YouTubie czy Twitterze, tylko jednak trzeba troszeczkę inaczej postępować, bo pakt senacki to jest układanka i poszanowanie wszystkich partnerów w ramach paktu. My umówiliśmy się z Lewicą, z Polską 2050 i z PSL-em i z senatorami niezależnymi, że zbudujemy to wspólnie na zasadzie konsensusu. Ale to oznacza, co pan mówi, że pani senator Jadwiga Rotnicka pozostanie kandydatem Platformy w okręgu poznańskim? O tym, kto finalnie będzie kandydatem paktu senackiego, zadecydujemy wspólnie, bo my jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zdajemy sobie sprawę, że w niektórych miejscach, nie mówię o tym okręgu, musimy zrobić krok do tyłu na rzecz naszych partnerów. My jesteśmy najsilniejsi, ale musimy szanować tych mniejszych właśnie dlatego, żeby zbudować porozumienie. Więc ale czy Roman Giertych może kandydować do Senatu w ramach paktu z ramienia Platformy Obywatelskiej, tylko z innego okręgu, rozumiem? Na razie nie było takiej rozmowy. Na razie też, wbrew temu, co niektórzy mówili, nie zgłosiło pana mecenasa, nie zgłosiła żadna inna siła polityczna, więc spokojnie. To jest rozbijanie paktu senackiego, mówienie, nie, ja tu startuję, choć nie mam pewności, czy mnie dopuszczą. To jest niepotrzebne podgrzewanie atmosfery w sytuacji, kiedy budując tak poważne przedsięwzięcie, potrzebny jest spokój. A może jednak Giertych rozmowa ma zezwolenie i przyzwolenie Donalda Tuska? To absolutnie nie ma mowy o czymś takim, zwłaszcza, że Donald Tusk wie doskonale, że polityka uprawia się rozmową, a nie w mediach. A Ryszard Petru w Warszawie to może być kandydat Platformy? Na razie został zawieszony po tym ruchu. No nie, no o ile się nie mylę, jest członkiem Nowoczesnej i dlatego tam został zawieszony. I osobą, która zgłasza ewentualne kandydatury Nowoczesnej, jest pan przewodniczący Adam Szłapka i absolutnie nie zgłosił Ryszarda Petru. I to jest niestety bardzo takie niepotrzebne, no bo wstaje Ryszard i mówi tak, to ja sobie wybieram najlepszy okręg na Wilanowie, bo tu mieszkam i powinienem być senatorem. No jak chcecie się bić, chłopaki, z PiS-em, idźcie na Podkarpacie, idźcie w takie miejsca, w których naprawdę trzeba silnych ludzi. Rysiek jest silny, Romek jest silny, więc naprawdę mogą tam powalczyć i myślę, że dużo łatwiej byłoby budować w takich miejscach pakt senacki, a nie wyciągając sobie te najlepsze okręgi, mówiąc, to my wam tam pomożemy. Rysiek, Roman, Borys był to fajne gościem. Chłopaki są to, żeby Borys wszyscy Budka wiemy, że wszystkie gościem. Ryśki to fajne chłopaki. Dziękuję pięknie.